Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry Tobie. Dzień dobry. Dzień dobry Tobie, Katarzyna. Dzień dobry, Agata. <laughs> to kolejny odcinek podcastynacji, w którym będziemy opowiadać Wam trochę o językach. I dzisiaj naprawdę o językach, bo będziemy chciały Wam opowiedzieć kilka ciekawostek na temat różnych języków dla nas obcych, również pod kątem tego, jakbyście chcieli się na przykład któregoś z nich zacząć uczyć, żebyście wiedzieli, na co się nastawiać, kiedy właśnie za tę naukę się weźmiemy, bo nam się czasami wydaje, że jakiś język jest trudny ze względu na to i na to, a jakiś jest łatwiejszy, no i temu się też przypatrzymy i bardziej właśnie będziemy opowiadać o tym, co w danym języku jest no, dziwacznego, można by powiedzieć, chociaż to też zależy oczywiście od punktu siedzenia. Będziemy się wspierać trochę książką, która jeżeli interesujecie się takimi zagwostkami językowymi, to na pewno gdzieś Wam się rzuciła w oczy w jakiejś księgarni albo chociażby w social mediach, czyli Babel w 20 języków do oka świata Gastona Dorena, który właśnie w ciekawy sposób opowiada o różnych rodzinach języków i językach. To była bezpośrednia inspiracja do tego, żeby sobie trochę o tym poopowiadać, więc będziemy korzystać z Babelu, będziemy korzystać z naszej wiedzy, doświadczeń i mamy nadzieję, że Wy też coś z tego podcastu ciekawego wyniesiecie dla siebie. To może o tej subiektywności najpierw, bo jak się wychowywałam, to cały czas słyszałam, że o super, bo znasz polski, bo to jest jeden z najtrudniejszych języków. I z jednej strony cały czas miałam wrażenie, że powielam trochę to, jak do kogoś mówię, ale potem pomyślałam, jeżeli ktoś jest Czechem albo Słowakiem, to czy ten polski faktycznie będzie dla niego taki trudny? No nie wydaje mi się, bo to jest ta sama rodzina języków. No chiński dla większości faktycznie będzie się wydawał trudny, no bo wielu językom, no nie wiem, na przykład yy, słowiańskim, no daleko do takich, jak my to mówimy, znaczków i krzaczków, więc czy ten polski faktycznie jest taki trudny? Twoim zdaniem? Uważam, że to zależy od punktu siedzenia, oczywiście, i my dorastałyśmy w tym języku. Możemy mieć tą świadomość, że ten język jest trudny i e, też, jak sobie e, poszukamy jakieś e, rankingi e, najtrudniejszych języków świata, ostatnio się natknęłam, ktoś właśnie stworzył też jakiś ranking. To był e, blog zagraniczny, nie wiem dokładnie kto go pisał. E, polski był na trzecim miejscu i ta osoba nazwała e, język polski jako e, niemiecki, ale na sterydach. <noise> Więc generalnie na takich trochę szeleszczących też sterydach Może tak. można by powiedzieć. Tak, ta osoba raczej bazowała chyba na ilości przypadków, jakie mamy, ale no, jeżeli polski jest na sterydach, to węgierski ze swoimi 18 przypadkami nie wiem, na czym jest. W takim razie na jakimś mocnym koksie. Więc tak, ja uważam, że to bardzo dużo zależy od y, właśnie punktu siedzenia i od y, naszego natywnego języka. Uważam też, że jeżeli jesteśmy native speakerami jakiegoś naprawdę hardkorowego języka, bo y, już patrząc obiektywnie, on ma y, bardzo zawiłą gramatykę, y, na przykład bardzo, y, jeżeli chodzi o słowotwórstwo, tam bardzo dużo trzeba pokombinować, odmieniać przez te przypadki też, to... Nasz mózg jest auto, z automatu nastawiony właśnie na hardcore, i wtedy też się łatwiej nauczyć innego może obcego, i jak patrzymy na inne obce y, i to, co on nam proponuje, to nam się wydaje bardzo łatwe wtedy. A z kolei to, jak z drugiej strony spojrzymy, jeżeli ktoś na przykład y, uczył się języka, który nie jest powiedzmy aż tak bardzo skomplikowany, no to wtedy dla niego też, jak mówimy, tak, te azjatyckie krzaczki też mogą być hardkorem, ale to jest dla nas coś. Obcego te krzaczki, po prostu my się z tym prędzej nie zetknęliśmy i też podejrzewam, że w tej rodzinie tych języków azjatyckich też jest łatwiej się uczyć. Ale to nie może być przeszkoda, tak? Bo można nawet wychowując się w Europie, nauczyć się tych wszystkich krzaczków czy plemników, też jak ja y, słyszałam od ludzi komentarze, jeżeli chodzi o arabski. Tylko po prostu też y, to jest. Niezła lekcja pokory i, i trzeba po prostu przyjąć to, co język daje, tak jak wspomniałaś, prędzej. Ale też, właśnie wracając do tego subiektyw, subiektywnego i obiektywnego punktu, to ja przygotowując notatki, starałam się pogrupować, ok, to, to powiedzmy, są minusy te nauki tego języka, to znaczy nie minusy, tylko te trudne strony. A tu są może takie ciekawe, fajne. I w pewnym momencie się zatrzymałam i yy, też robiłam to, chyba tak sobie to uświadomiłam właśnie robiąc notatkę przy arabskim, mimo że sama się jego uczyłam, ale właśnie mówię, kurde, przecież to jest to jest mój punkt widzenia. Komuś może się to podobać. Dla mnie to na przykład było no, coś, coś bardzo no, dziwacznego, nielogicznego w, na, w pewnym etapie, ale, ale dla kogoś, kto może dorastał w innym języku, to będzie spoko, będzie normalne. Bo się nigdy z tym nie zetknęłaś, bo nie czytałaś tak. nigdy od prawej do lewej bo nie pisałaś w ten sposób mogłaś się poczuć jak osoba leworęczna w większości języków. Tak i właśnie no że tak, rozmazujesz długopis, nie tak, myślisz nie o tym, nie, że że kupuję długopis no. i a czy on mi się będzie nie, rozma nie, nie będzie mi się rozmazywał? No ale y, powiem ci, że to pisanie od, od prawej do lewej to jest to jest To jest, pestka. To jest na, w ogóle jakby najmniejsza trudność, jak już posiądziemy to pismo, e, jeżeli będziemy brudnąć dalej. Ja tutaj po prostu mam takie smaczki. Powiem subiektywnie, że to jest posrane. No, dobra. no od tego są właśnie, od tego są podcasty, blogi i inne twórczości internetowe, żeby być subiektywnym i żeby można było no, wprost powiedzieć, nie. że to jest posrane, jeżeli tylko ma się na to ochotę. No nie, nie chcę obrażać nikogo. Po prostu jest bardzo zawiłe i yy, arabski na przykład, który uważa się za język bardzo logiczny, yy, Patrzyłam na to, i mówię, no to pokażcie mi tutaj logikę. No ale nie będziemy się tylko ograniczać do tego arabskiego. Tak, możemy zacząć od niego, możemy zacząć od innego języka, możemy zacząć od języka polskiego. No dobrze, to może Aha. zacznijmy od tego polskiego, który podobno jest taki trudny strasznie, który właśnie wymieniany jest na różnych blogach jako język najtrudniejszy, jeden z najtrudniejszych gdzieś tam zaraz po chińskim. Żebyśmy potem mieli porównanie może, bo będą przykłady tego, że naprawdę w wielu językach zdarzają się takie rzeczy i my nie jesteśmy jakimś narodem wybranym, który mówi językiem, który po prostu najtrudniej posiąść. Bo może to też jest takie przekonanie, o właśnie się my musimy coś jesteśmy... nadrobić, wieś. My jesteśmy we wszystkim narodem wybranym, słuchaj. Właśnie, Szy i czy to też nas wybrano, żebyśmy mogli tego używać. I to jest właśnie jedno z, z, jedna z trudności, która może towarzyszyć obcokrajowcom, kiedy zaczynają uczyć się języka polskiego, a mianowicie te znaki, które trzeba w specyficzny sposób wypowiadać, no bo nie mówimy z, ani cz, tylko trzeba. Szy, czy, dży i te inne rzeczy, mówić dżownica, i te wszystkie jazdy szczaf na przykład. Dzięcioł. Dzięcioł, właśnie, bo to jest znaki diakrytyczne, to jest inna sprawa, nie? Chociaż dzy, no tak. jest Dzięcioł, jaki jest w ogóle. No. dzieciół Taki króciutki, nie? Dlatego używaj polskich znaków. A łódź? No. Lodz. No w, w ogóle to jest na temat, też na osobny podcast, żeby stosować polskie znaki. To pewnie widzieliście, nie? że tam robienie komuś łaski i w ogóle no to jest taki najbardziej klasyczny przykład, ale wiele różnych takich um, literówek można, um, można wyłapać, jak się nie używa alta na klawiaturze. Ja przy okazji zachęcam też do. Um, na Instagramie mam zapisane relac relacje, jak wam. Autokorekta poprawia różne słowa, to tak przy okazji. Wracając jednak do dwóch znaków, które można być trudno wymówić obcokrajowcom, no to to jest też subiektywnie trudne, chociaż tutaj zastanawiam się, czy nie obiektywnie trudne, bo ich aparaty mowy nie są przyzwyczajone do czegoś takiego i nie chciałabym teraz za bardzo nawiązywać do arabskiego, no ale sama wiesz, jak musiałeś się tych wszystkich nosowych, gardłowych, innych głosek uczyć, no to to też wynika z tego, tak. że ten aparat mowy nie jest do tego przystosowany. Więc podejrzewam, że to może być obiektywna trudność jednak. Tak jest. Jak już się zaczynamy uczyć tego języka obcego, jak jesteśmy dorośli, no to wtedy nam do, trudniej się przed, przedstawić. No ja przecież leciałam na tabletkach różnych takich, na bulgardo przecież na początku, jak zaczęłam studiować, bo no już mi wysiadało po prostu od tego takiego głębokiego harczenia. Mimo, że też niektórzy mówią, że my jako Polacy charczymy, czy tam szeleścimy bardzo i, i nasz aparat mowy jest przyzwyczajony do różnych takich dźwięków i trudniejszych dźwięków właśnie obiektywnie patrząc to jednak arabski pokonał moje gardło i, i musiałam się tego nauczyć. Ale też możliwe, że było mi łatwiej właśnie niż osobie, która mówi językiem mm, właśnie nie takim gardłowym, ani nie takim szeleszczącym, yy, tylko miękkim językiem na przykład, tak? No mm -hmm. to mogłoby być faktycznie trudniejsze. I te zbitki też spółgłoskowe, które u nas są właśnie takie trudne, no to dla kogoś może to być ciężkie w wytrenowaniu, ale to nie jest niemożliwe. To można, można napisać sobie fonetycznie na przykład. Tak, ale też y, chodzi o kwestię praktyki, że my w końcu mm -hmm. możemy mm -hmm. to posiąść. Tak samo okay. jak y, my na przykład możemy posiąść angielską wymowę, tam są dźwięki, których my nie mamy w języku polskim, a mimo to praktyka mm -hmm. tak czyni mistrza. Tylko wiadomo, jak jesteśmy starsi, jest to trudniej. On nie przychodzi nie z taką łatwością, jak przychodzi to dzieciom, bo oni jeszcze mają bardzo, dzieci mają bardzo elastyczny aparat mowy, taką On się jeszcze tam, wiadomo, od małego yy, to wszystko kształtuje. -tuje. Dziękuję. Ja myślę, że dzieci też nie mają po prostu swoich finansowych jeszcze zasobów, żeby zapłacić za tabletki na gadów, więc natura im po prostu to ułatwiła, żeby mogły sobie tam za darmo to I jeszcze I nie mają ćwiczyć. blokad i się nie wstydzą właśnie czegoś tam o, powiedzieć no tak. inaczej. To też jest inna sprawa. No, w każdym razie tak jest. To jest yy, uwarunkowane też przez, yy, no, przez, przez to, jak nasz yy, aparat mowy się dostosowywał przez powiedzmy pierwsze 10-15 lat naszego życia. Do jakich dźwięków yy. I to właśnie faktycznie może być obiektywne. No, w polskim języku mamy jeszcze litery, odkrycie, ale litery, które zawierają znaki diakrytyczne. No, czyli mamy U zamknięte, czyli jak kreseczka nad U. Mamy Z, Z mamy N, O. Tyle, że no, to nie są wyjątkowe takie znaki w skali świata, w tym sensie, że wiele języków, chociażby skandynawskich, czy niemiecki, niemiecki to romańskie, też Pani. mają takie znaki, tylko po prostu no troszkę inne. Nawet w czeskim mamy tam różne zmiękczenia, ptaszki, te sprawy, ptaszki właśnie. No to nie profesjonalna nazwa, no, ale tak, żeby sobie ułatwić naukę, to ja też sobie tak to nazywam. Więc to może nie jest wyjątkowe, ale z tym się wiąże ortografia nasza, która tu akurat się robi dość wyjątkowa, bo czasami coś się pisze po prostu tak, bo tak jest. Oczywiście... Są na to reguły, czasami bardzo dokładnie rozpisane, tylko pytanie, czy jak ktoś się uczy, to będzie chciał tę regułę zrozumieć, gdzie się co, na co wymienia, czy po prostu zapamiętać, jak to się pisze i do widzenia, żeby się z tym nie męczyć. Polski też jest pełen wyjątków i o tym trzeba pamiętać, że zasada jest taka, ale tutaj tak czy siak, tutaj nawiążę do interpunkcji, co akurat się nie wiąże ze znakami diakrytycznymi, ale uczysz się w szkole, że przecinek prze, 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 przed ŻE trzeba stawiać. I że idziesz z tą wiedzą cały czas przez życie. A potem się okazuje, że jak masz, no możesz mieć takie zdanie, w którym to kompletnie nie będzie zasadne. Jak masz, mimo że tylko, że chyba, że to wszyscy z przyzwyczajenia postawią ten przecinek, bo myślę, że tam musi być. No nie do końca. Yy, więc reguły. I zasady w języku polskim. Okej, okay, dobrze je znać, ale warto też być świadomym, że ło, od tych reguł będzie jeszcze milion wyjątków. I fajnie, jakby ktoś też ktoś w szkole pokazał te wyjątki, a to właśnie nie zawsze się zdarza, albo no, my sobie też nie sprawdzimy. I tutaj wspomniałaś też o fajnej rzeczy, jak się uczymy tego języka i, i czy zapamiętać te reguły, czy po prostu je mieć w nosie i no, postarać się nauczyć tego języka, powiedzmy, ze słuchu, z brzmienia, czy jakoś tak sobie radzić z tą gramatyką. Ważne, żeby się dogadać i Tutaj skomentowałabym to wszystko też tak, że my jak dorastamy, to wiadomo, nie, my nie myślimy o tej gramatyce i my się uczymy tego tak z automatu. Jeżeli chodzi o język polski, no to ja bym szczerze odradzała. Uczenie się, jeżeli ktoś chce być komunikatywny, na przykład i, i tam dociekanie do takich reguł, po prostu co gdzie odmieniamy, bo ja też sama pamiętam na studiach, jak miałam gramę kontrastywną, porównywaliśmy gramatykę polską i angielską i te zajęcia miałyśmy, mieliśmy z profesor, która jest Ukraińką, właśnie odmienialiśmy, pokazywaliśmy wszystkie te zasady, te, te safiksy, które tam dołączamy, przynajmniej przy tym, że przed czasownika czy rzeczowników w liczbie pojedynczym, nogi, później tam przez przypadki i czasem my tworzyliśmy takie słowa, że my na tą tablicę, i ona pytała nas: No, drodzy Państwo, to tak jest? Jesteście Polakami? No, to tak się mówi, bo ja nie wiem, ja też się nauczę od Was, a my siedzimy i, yy, i szybko pod stołem szukaliśmy tam Wikipedii odmiany, po prostu, bo nam się te słowa wydawały tak nienaturalne. Okazywało się, że są poprawne, więc nawet nas, jak, nas jako native coś zaskakiwało, ale dla nas w ogóle to było bezużyteczne uczenie się takich reguł. I też yy, pamiętam yy, doświadczenie uczenia obcokrajowca języka polskiego. To ja naprawdę miałam dość, bo on jeszcze chciał, on chciał. Się uczyć gramatyki i my odmienialiśmy czasowniki tam przez różne tryby, i ja po prostu sobie uświadamiałam, dopiero jak my rozpisywaliśmy to i, i to odmienialiśmy, to ja wtedy dochodziłam do tej reguły gramatycznej. bo on mi pytał, a dlaczego tu jest tak? A dlaczego tu jest tak? I Ja sobie myślę, po co ci to jest z jednej strony? Ale z drugiej strony to pokazuje też my jako native jak działamy. My się nie zastanawiamy, my mówimy. Też było wiele, wiele sytuacji, że ja po prostu z automatów 5 sekund widziałam tą regułę, jak się odmienia. A, a czasem po prostu no nie, wiedziałam, no nie wiedziałam, skąd to się wiedziało, podejrzewałam wtedy, no dobra, to jest wyjątek, tak? Później gdzieś tam sprawdziłam w słowniku i faktycznie to były jakieś wyjątki. Więc nie ma kompletnie sensu, uważam też, skupiać się tak, w, jeżeli chodzi o nasz język, na odmianie, jeżeli nie potrzebujemy oczywiście tego jakoś tam do celów takich bardzo profesjonalnych, tak, zawodowych, gdzie trzeba być super, hiper Ale z drugiej strony, jako aspirująca korektorka czy redaktorka, ja też nie mam w głowie wszystkich zasad, i jasno też, nawet jak się uczyliśmy tej korekty, no to rozmawialiśmy o tym, że nie trzeba tych wszystkich zasad mieć w głowie, to nie o to chodzi, tylko właśnie trzeba wiedzieć, gdzie ich szukać. Dlatego, jak ty miałaś opcję, żeby uczyć kogoś, no to też było ważne, żeby do tej reguły dotrzeć. No bo tak naprawdę, jeżeli ta wielość reguł nas przytłacza, no to nasz mózg też tego wszystkiego nie przetworzy, oczywiście. Sęk w tym, że trzeba tego szukać. Jak na przykład, nie wiem, no, musisz poprawić autora. No i musisz wiedzieć, jak ewentualnie ten wybór swój uargumentować, żeby nie przepuścić błędów w książce, a ktoś się bardzo upiera, na przykład przy swojej wersji. Więc, no, tak jak powiedziałam, nie trzeba tego wszystkiego mieć w głowie, tylko trzeba szukać dobrze i wiedzieć gdzie. Masz jeszcze jakiś komentarz do języka polskiego? Bo tak sobie pomyślałam, mówią Polak, Węgier, dwa bratanki. Już tak będzie do tego węgierskiego i w sumie słusznie, bo jak tylko jeszcze nadmienię o przypadkach, że w języku polskim my się tak ekscytujemy, że tam mamy te przypadki, no i faktycznie no to jest dość trudne. Może być obiektywnie trudne, czy subiektywnie trudne, już w ogóle whatever. Dla kogoś, kto się będzie tego uczył, ze względu na to, że końcówka musi być dopasowana, i tak dalej, i tak dalej. Nie tylko rzeczownika, ale też przymiotnika, albo na przykład imię przymiotnikowych, również liczebników, czy zaimków. Czyli, no, przypadek to akurat i deklinacja, ważne sprawy są w języku polskim, ale okazuje się, że nie jesteśmy jacyś turbo wyjątkowi w tym przypadku. Bo, nie wiem, Rosjanie też mają przypadki. No i Węgrzy też mają przypadki. No, oni, jak się prędzej, lecą na koksie, mają ich aż 18, tak? Więc my to jesteśmy po prostu... No, my jesteśmy malutcy do nich. Ale co można robić? Jak można jeszcze odmieniać? To jak? Kogo, czego, z kim, z czym, co jeszcze można mówić? 18 aż? Czyli 11 więcej niż u nas. Możesz sobie odmieniać pewnie no, osiemna przez, przez 18 przypadków jeden rzeczownik, to już by nam się do dwóch godzin pewnie przedłużył podcast. No dobra, to pozostawimy taką, <laughs> taką nutę niedosytu i opowiadaj mm. nam, co tam. Ale tak. Na przykład ma. liczba mnoga jest, nie chcę powiedzieć, podobna, ale. Y może być podobna prosta w użyciu do języków, które właśnie dodają, tylko powiedzmy, jakąś końcówkę na koniec i już tworzymy liczbę nogą. I węgierski dodaje K, końcówkę, albo AK, albo EK, tam było w zależności od, od rzeczownika. Więc generalnie no, przyjemne. Bo u nas po polsku to jest gorzej. Jednak, mhm. jak już mogę sobie pokazać, dobra, Polski wygrywa. Węgierski Polski dot haki, yy, polski. To tutaj punkt dla, dla Węgier. I jeżeli chodzi wtedy o liczbę nogą, to jeżeli mamy kombinację liczebnik plus rzeczownik i yy, właśnie yy, pierwszy występuje liczebnik, a później pod nim jest rzeczownik, to ten rzeczownik jest, zostaje w liczbie pojedynczej. Czyli im powiesz cztery stół, na przykład, mm. dwa pies. Jeden nam już czasami drzwi i spodnie jest trudno zaakceptować, że to jest liczba mnoga. Co to? No. Tutaj? Ale tu to zobacz, ten to, się nie wysiłasz no. bardzo. Liczba mnoga, tutaj będzie arabski winerem, zobaczycie. To jest mm. po prostu wszystko w swoim czasie. Inna bardzo ciekawa e, sprawa, jeżeli chodzi o, o węgierski, to jest coś, co właśnie e, jest nazywane e, tak widziałem na, napisali e, puryzmem językowym. Znaczy wiadomo, wiemy co, co to jest poryzm językowy, ale jak on występuje w węgierskim w ten sposób, że jeżeli przyszły jakieś zapożyczenia, one się nie, nie zaadaptowały. Mm -hmm. Nie zostały dobrze przyjęte i, i węgierski ma swoje odpowiedniki, e, czyli na przykład jak e, e, historia w wielu językach brzmi podobnie, no niestety po, po węgiersku jest tortenelem na przykład, tak? Yy, bo tortenik to jest zdarzać się albo na przykład yy, maszyna, no to czy, znaczy komputer nie będzie komputerem, jak w wielu mhm. językach jest po, po, podobnie, tylko jest na przykład. Yy, ja nie wiem, czy ja to dobrze oczy przeczytam, oczywiście, chamitogep. -to, to są tutaj te, te znaczki diakrytyczne. Podejrzewam, że to mhm. jest te, wtedy ten dźwięk jakoś inaczej wypowiadany, yy, bo szamit to jest liczyć, liczyć, gep to jest maszyna, czyli. Yy, no, maszyna tak, licząca. Do, do, świetna, maszyna licząca ale, na przykład. Tak, albo y, chemia No czasem występuje jako chemia, mhm. ale wegi to jest chemiczny, tam to jest nauka, więc wegi tam to jest chemia. W sumie takie słowo tak. mocno im wychodzi przed to, że, przez to, że chcą być tacy e, w sensie, patriotyczni tak, o, pod względem języka. To też wynika z tego, że oni dosłownie. Y, przetłumaczyli właśnie te wyrażenia pochodzące z angielskiego, czy z greki, czy z łaciny na węgierski, zamiast wziąć to za pożyczenie. Mm -hmm. Podobna rzecz też będzie, y, jeżeli chodzi o zapożyczenia, bardzo y, fajna sprawa, jak przejdziemy do, do wietnamskiego, to tam też o tym wspomnę. Bogactwo czasowników, co mi się super podoba w, y, w węgierskim. Może tak się niebezpiecznie ty miarasz. Ja się obawiam, że to będzie kolejny język, który też nie użyć, bo jest taki tak w sam raz, tak z poziomem trudności, z tak. do arabskiego blisko o Wczoraj miałam taką refleksję. Jakbym chciała znowu zacząć coś właśnie, jakby kompletnie popieprzonego, i pytałabym samą siebie, na przykład, co drugą lekcję, dlaczego to robię, to podejrzewam, że poszłabym w węgierski. <noise> Okej. Okay. Tak. I jakbym chciała. Trochę bardzo... trochę się znamy widać. <noise> Angielski też ma to do siebie, że rzeczowniki mogą funkcjonować jako czasowniki, ale to, co zobaczyłam w węgierskim, to jest jeszcze fajniejsze. W sensie to działa na tej samej zasadzie, ale na przykład sor to jest piwo i sorozik od tego to jest pije piwo, czyli oni mają oddzielny czasownik na picie piwa, tak? Mm -hmm. Bor to jest wino, borozik pije wino. E, palinka to jest wódka, palinkazik to jest piję wódkę, więc w ogóle, znaczy, sorry, że tak alkoholowa, ale tak akurat mi pokazuje list słówek <laughs> to nie... <laughs> Nie, żebym ja tutaj coś sugerowała, bo miał jakiś problem. Ale na przykład, o, no z, masz czasownik na zbierać grzyby, bo gomba to jest grzyb, czyli gombasik to jest, zbiera grzyby. Y, albo na jeżeli na rowerze jest też. No jak, no jak? No jest y, kerek parozik. Kerek parozik. Kerek par to jest rower, ale to są te krytyczne, so you mm -hmm. know. Także może, że ja tutaj, wiadomo, nie wypowiedziałam tego yy, dobrze. Też tutaj przy wódce jest taka adnotacja, że trzeba uważać, gdy powiemy "isik palinkat, to może być to zrozumiane jako piję wódkę nałogowo. Więc tam już zeszczychałem, jak się głębiej pokopię, pewnie takie niuanse, jakieś słówko tu dodane, szyk i już jesteś uzależniony. Rozumiem. Ja trochę, przyznam, odleciałam myślami na moment, bo powiedziałaś przywódcę, mi się tak skojarzyło z przywódca... I przywodzić, i ja muszę poczytać, czy to ma coś wspólnego. WUDA, przywództwo, <grych> przywódcy, każdy jest odważny i. Um. To wiecie, luźna rozkwina, nie? To nie było nic tutaj naukowego, ale to wiecie, jak nas słuchacie. Dobra, co dalej z tym węgierskim? Już taki ostatni. już dobrze, mamy nagrany. No, dlatego mówiłam, że tak się no. tam będzie godzina. E, kwestia ostatnia em, to są różne właśnie też zapożyczenia ze słowiańskiego i teraz też ta lista, którą znalazłam, jest dla mnie trochę niejasna. Ja nie wiem, czy to było tak, że po prostu węgierski sobie wziął z tych języków słowiańskich, czy w drugą stronę. W każdym razie mimo tego, że przed chwilą wspomniałam o wyrazach, które brzmią kompletnie inaczej niż w innych językach, też jeżeli um, ktoś operuje słowiańskimi, to znajdzie jakąś łatwość. Um, na przykład pętek to jest piątek. Kaposzta to jest kapusta. Gerblä, są grabie. Kasza to jest kosa? Ojej, myślałam, że kasza to kasza. Znajdź jakąś łatwość. Ojej, nie wiedziałam, że Galamp to jest gołąb. Mm -hmm. Na przykład. No, tego jest dużo. Nie chcę tutaj przedciągać podcastu rzucaniem jakimiś tam słowkami od czapy, ale na pewno dostrzeże się jakieś zależności, jeżeli uczymy się na przykład. Węgierski będzie nie naszym pierwszym obcym, mm -hmm. to, to później wchodzi już z automatu i się dostrzega różne fajne y, zależności. No dobrze, to ja bym, y, to jest wszystko, jeżeli chodzi o dotraki. Chciałam jeszcze to... tylko wytłumaczyć, jakby ktoś pierwszy raz nas słuchał. Oczywiście y, to nie był język dotraki y, z gry o tron, tylko. Ja kiedyś jechałam autobusem węgierskim i pani czytała stację i miałam wrażenie, jakby właśnie do mnie mówiła bohaterka z gry o Tron, która właśnie była związana z dotrakami. Dobra, koniec wyjaśnień. Jedziemy następny język. To co, zostajemy w hardkorze, czy robimy przerwę? Dawaj, ty dajesz. No przecież Dobre. jesteś tu prowadzącym. Pff, dobrze. No to zapnijcie pasy. A, arabskim dani to jest temat rzeka, wiadomo, każdy język to jest temat rzeka. Podzielę się też pewnymi ciekawostkami, może trochę y, y, zrujnuję wam, może nie, nie że życie, ale <głos》> będziecie mieli taki brzydek tłuczonego szkła, bo się dowiecie, co jakieś wyrażenie oznacza. Y, no i albo was zachęcę, albo was kompletnie zniechęcę do nauki tego języka. Y, no dobrze, tyle słowa wstępu. Podejrzewam, że większość z nas wie, jak wygląda alfabet arabski. Piszemy oczywiście z, prawa, z prawego do lewego. <głos》<głos》 Nowego. Dobrze, że. Crygowicz się zameldował? Tak, tak jest. Yy, I też. Yy... Jeżeli dostaniecie kiedyś do ręki książkę arabską, po arabsku, albo to to koran, góry nogami to będziecie ją czytali od tyłu do przodu. Bo to tak się jedzie. I jak jesteście leworęczni, no to nie będziecie roz, właśnie rozmazywać atramentu, ale no to jest... No tak jak już powiedziałaś na początku, nie? Najmniejszy tak, problem, problem w tym problem, wszystkim. Bo ogóle... chciałam z orzechem do, do zgryzienia, to jakoś... Najm... <laughs> naj... 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 Najmniej trudny orzech <laughs> do zgryzienia. <laughs> naj... Najmiękciejszy <laughs> orzech do Najmiększy. zgryzienia. Najmiększy. <laughs> I jeżeli chodzi o dźwięki, no to bardzo dużo jest takich gardłowych, glotalnych, trzeba trochę poharczeć, ale też można e, tak poharczeć albo też można tak fajnie ha, rzucić, huchnąć, więc to nie jest tylko język charczenia. I jeżeli chodzi właśnie o, o alfabet i o zapis, to y, ten pierwszy krok, który y, i ta przeszkoda, którą może musimy pokonać, to jest zapamiętanie, y, jakie litery się z jakimi łączą, bo one jak y, sobie odpalicie alfabet arabski, to zobaczycie, tam są trzy y, kolumny, czy nawet y, więcej i ja tutaj tak się kręcę, bo chciałam Ci to zaprezentować. Notatki z, z tego, ze tak, studiów z 92. Y, jak widzimy jest... Y, <toczny> jak widzimy, Nie, jak Ty widzisz jaka, to... lipcu. Literka jest samodzielnie, mm -hmm. wygląda inaczej na przykład na początku zdania, inaczej wygląda w środku, bo ona tutaj na przykład już straci brzuch, który jej wystaje, inaczej wygląda też ona inaczej się łączy w sensie czasem się łączy tylko z tą z przodu, czasem się łączy tylko tą co występuje po niej, a czasem się łączy z obiema, czasem ma w ogóle w dupie i sobie lezi, leży wolnostojąca taka. O, jest independent bardzo. Ale to jest rozgrzewka, słuchajcie. To jest rozgrzewka. I mamy zapis spółgłoskowy tymi znaczkami, które kojarzycie, tak? Yy, krzaczkami, plemnikami, jak tam chcecie, nazywajcie. Są tylko trzy samogłoski w języku arabskim i one są zapisywane, yy, jedna kreseczka jest u góry, to jest a, kreseczka na dole, to jest taka malutka, to jest i, a takie, przybliżając, taka dziewiątka pochyła, malutka, to jest u. Małe do uczenia. Czy... Yy, tak. Tylko problem jest taki, że jak otworzycie książkę, to książka jest bez zapisu fonetycznego. W sensie tego, woka, znaczy bez tej wokalizacji, przepraszam. W w sensie bez samogłosek? Bez samogłosek. Bo to się nazywa tak, wokalizacja, bez samogłosek, więc i samogłoski zmieniają też znaczenie wyrazu albo część mowy. Czasem to coś może być, wiecie, czasownikiem, tam imię słowem może funkcjonować jako inna w ogóle część w zdaniu. Tak, widzę, tutaj już, już nie możesz, nie? I, i faktycznie. Yy, Trzeba się pożegnać jakby, z, yy, jak mówimy, otaczaj się językiem, czytaj dużo, jak się uczysz nowego obcego. Bullshit, jeżeli chodzi o arabski, w sensie jak otworzycie książkę, to no ciężko, <noise> ciężko się otoczyć. <noise> ciężko się otoczyć. Musicie po prostu, no jak ja się uczyłam, to nam po prostu wykładowca czytał te teksty na głos, a my lecieliśmy i szybko sobie tam wokalizowaliśmy, pisaliśmy te samogłoski. Porzućcie wszelką nadzieję wszystkich, którzy tu wchodzicie. <noise> Więc to jest pierwsza trudność. Dla mnie to już by była wystarczająca. Otwierał książkę, tam nie ma samogłosek. Jak nie, no, okej, okay, <noise> luz. I słuchajcie, jak byście chcieli sprawdzić, jakie jest słowo w słowniku, to słownik arabski nie jest taki jak inne. Żeby sprawdzić słowo, musicie znać jego rdzeń, czyli trzy podstawowe, mówiąc są trzy albo dwie. Współgłoski, bo od tej spółgłoski na przykład k, ty, by, to od tego mogę utworzyć powiedzmy i czytać, i książka, i czytający, i tak dalej, wszystko wokół tego. No i to jest jedno z podstawowych słów, więc yy, z tym bym sobie poradziła, gdzie tam to znaleźć w słowniku. Ale jak macie, wiecie, takie pierwsze słowo w ogóle od czapy i zaczynacie się uczyć, albo nawet nie jesteście początkujący, ale to jest nowe słowo, może być wam ciężko na przykład znaleźć właśnie ten rdzeń. Więc po, po prostu polecam używanie jakiegoś słownika w internecie niż, ta, niż takiego. Ja pamiętam, mieliśmy chyba dwa zajęcia na to poświęcone, jako, że korzystać ze słownika takiego papierowego, nigdy się nie pokusiłam o to. Bo to jest strata czasu. Teraz w obecnych czasach to już w ogóle to mm. uważam za stratę czasu. I, I jeszcze co od razu mi się rzuciłaś i zaczęłam uczyć, to ta trudność wynikająca z tego, że bardzo ciężko było mi skojarzenia z, właśnie z językiem europejskim. No wiadomo, to jest grupa języków semickich, więc. Więc to jest kompletnie inny język. Więc oprócz zapożyczeń, na przykład jak od czyli z czegoś, co przyszło gdzieś tam w XX-XXI wieku, powiedzmy, e, to bardzo ciężko trudno byłoby, trudno było mi zrobić te e, właśnie skojarzenia, bo słowa są kompletnie inne. Ale to nie jest niemożliwe. No na przykład, kachła to jest kawa, kofi, gdzieś tam coś, rdzeń mi zaświtało. I e, mimo to, tego, że. Jak powiedziałam, bardzo trudno jest znaleźć ten, powiedzmy, ten rdzeń. Już będąc tym arabskim, ja już zaczęłam powoli pewne rzeczy zauważać i pewne zależności, i ja teraz, na przykład, widząc je słowo w języku obcym, ja jestem w stanie wywnioskować, tak mniej więcej, połączyć, powiedzmy, te dźwięki, bo sobie tak skojarzę, jak na przykład G może zostało wymienione na inną literkę w tym języku. E i wywnioskować, co to może znaczyć. Oczywiście, to się nie zawsze się sprawdza, ale to jakby pomogło otworzyć tak głowę. No dobrze, to, że to o tym powiedziałaś, no. bo to się wydaje, no straszne. Tutaj, wiesz, nie masz samogłosek, tutaj otwierasz książkę, czytasz się od drugiej strony, tu się dzieje jakaś, jakieś szukanie rdzeni. Mhm. Wydawałaś taka, wiesz, droga donikąd, tak naprawdę, mhm. ale jednak się okazuje, że gdzieś w, w trakcie praktyki, no. Drobi się postępy i jednak otwiera to właśnie no, mózg na poszukiwania jakieś. Ja jeszcze sobie przypomniałam, jak na kosmetykach lubiłaś czytać z tyłu te. Jak było właśnie w różnych językach opisane i sprawdzałaś, czy rozumiesz, co tam jest napisane właśnie po arabsku. Tam też było bez wokalizacji. Mhm. Więc może są jakieś plusy tego, że, że taki, bierzesz się za taki jeden. No obiektywnie, powiedzmy sobie wprost, no to będzie obiektywnie dla nas trudniejszy język. Obiektywnie dla nas. Dobrze. Dobrze wiem, co chciałaś powiedzieć. Są tylko trzy przypadki. Nie no, to przemawia na korzyść. Przemawia na korzyść. Można odminąć czasownik być. Słuchajcie, robimy coś, co się nazywa opozycją stanu i to może w ogóle i co pomyślicie, jak to brzmi. Ale chodzi o to, że um, arabski ma taki, ma tak jakby angielskie the, ma Al. I teraz mhm. to jest już określone. A jak mhm. ja zrobię jedno nieokreślone, postawię to obok siebie, czyli tu mam rzeczownik określony mam, mam, mam katarzynę, yy, która jest określona, a szalona jest nieokreślony, więc jak widzę opozycję stanu, ona jest określona, a że bycie szalonym jest nieokreślone jako przymiotnik, nie ma tego al, to znaczy, że tam pomiędzy mną a tym szalony, jest czasownik być niewidzialny. Istnieje czasownik być w języku arabskim, ale ja nie muszę go używać. Nie trzeba się uczyć odmiany póki co, na początku. Dobrze, no na to przykład. też jest dobra wiadomość. Ja, dla, tak. dla, dla rozluźnienia, po tym, co powiedziałaś, bo wszyscy próbujemy to pewnie przetrawić. Teraz też jeszcze tylko powiem, że Katarzyna wtrąciła i zdać spanisz. I to jest tak, taki hermetyczny żart z pewnego mema, bo stoją takie dwa koksy. I pytają, bo to wiecie na siłce, tylko na siłce, i że cardio i paniś, a cardio to to właśnie taki, wiecie, ruch y, teoretycznie spalający mięśnie. A oni tego nie znali, właśnie w ogóle tego nie znali. I datspanisz, nie nie jak tutaj padnie, to też jest z tego, bo właśnie my byśmy nie chciały, żebyśmy my tylko się tutaj chichrały przy mikrofonie, dlatego wszystkie hermetyczne żarty, jeżeli tylko tutaj będą, to chcemy, żeby się też wszyscy znali, jak kiedyś wszyscy usiądziemy przy piwie na przykład, hehe, i zrobimy co po węgiersku? tchaki? No nie, tam pije piwo i końcówka i kach, Aha. to y, żebyśmy mogli się wszyscy pośmiać. Dobra. Aha, dobra. Jedziemy dalej, czy ten nie, arabski jeszcze jest Tak, z nami? Ja chcę, bo ja chcę wam zostawić jeszcze y, tak, troszkę nadziei, a później ją zburzę tym najgorszym, najgorszą rzeczą, która y, była, była w, a, tak mi się wydaje, w, jeżeli chodzi o całą y, przygodę. Jesteście może nieświadomi, że znacie bardzo dużo słów arabskich. Jak na przykład hubus, falafel. Alkohol to jest słówko, arabskie. Ono przyszło do nas od nich. Ha? Ha? A to dziwne, bo ha? oni tak w sumie, my je tak bo chyba oni... na poważnie bardzo zapożyczyliśmy, wiesz? No. Bardziej chyba poważniejsi. niż oni. A oni tak no nie, nie bardzo, żeby tam, nie? No. Jak Alla nie... Stwierdziliśmy, ja, to... że tam się potencjał pewnie marnuje i my lepiej użyjemy. Jest bardzo wiele zapożyczeń, których, których używamy. Bardzo dużo jest w, właśnie, jeżeli chodzi o, o żywność. Ciekawostki, którymi chciałabym się podzielić i mam nadzieję, że będzie ten tłuk takiego tłuczonego szuka w waszych głowach. Abu Dhabi, czyli stolica Emiratów. To dosłownie to jest ojciec antylopy. Bo Abu, ojciec, Dhabi to jest antylopa. Ja specjalnie milczę, żeby podoba zostawić mi się, taki... Podoba mi się twoja właśnie. Ta mina wyraża tą ciszę. Um. Próbowałam zostawić ciszę, ale mi nie pozwoliłaś. <laughs> A dlaczego Alibaba to Alibaba? To teraz. Jeżeli. Y Babcia Ali, jego jakaś. Coś... Nie, właśnie, ale jesteś blisko. to o! Jesteś blisko. W sensie chodzi o rodzinę. o rodzinę. Jeżeli, jak się rodzimy, nadają nam imię, a potem, jak my stajemy się matką, ojcem, pra dziadkiem, pradziadkiem, to te człony są dołączane do naszego imienia. Czyli Ali miał na początku tylko imię Ali, a później stał się ojcem, dlatego jest Ali Baba, czyli dosłownie to jest ojciec Ali. W sensie Ali, to jest facet, który jest ojcem. I to jest Ali Baba. Czyli Pro pokazuje, że on był ojcem generalnie. Mogą pokazywać, że on miał synów, rozumiesz? I potem będzie dziadkiem, to już A zostanie tak. Ali babą kimś tam? A dlatego jak są komedie i czasem przedstawiam jakichś tam am y tych arabskich szejków, to to jest tam. Y y y y oni tam idą i idą, idą bez końca z tymi nazwami. Bo oni powiedzmy mają. Bo jak jesteś ojcem tego i tego i tej i tej i tej, to wszystko musi być tam też... Yy... Znaczy musi. No A... możesz mieć to dołączone do swojego człona, do tego swojego imienia. Ale jak to jest kulturowo ciekawe, no, że jakby tak. twój rozwój jako człowieka dalej gdzieś tam jest zapisywany urzędowo Te? na przykład. Wiesz, że nie no. tylko nadajesz dziecku imię jak ono przychodzi na świat, ale właśnie potem, że, mhm. że to jest jeszcze upamiętniane tak trochę i potem masz taki nagrobek i tam wyryte. I też, na przykład, small talk po arabsku to jak kogoś spotkać, to jest całkiem normalne. I my zawsze mieliśmy, pamiętam, Bekę na zajęciach, bo zanim doszliśmy do tego dialogu właściwego, to tam jest, no jak się masz, no mam się dobrze. A co tam u tej, a co tam u tamtego, a co u twojej siostry, co u twojej matki? No i my z tego pialiśmy, ale generalnie u nich to jest normalne. Ja się nie dziwię, bo ja bym się też musiała rozgrzać, wiesz, żeby tam rozmawiać normalnie, więc w ogóle dojść do, dojść do umiejętności smoltoku w ogóle, wiesz, w arabskim, nie? Gdzie takie no. to są trudności, jak pokazujesz? I jeżeli chodzi o łączenie tych literek, to ile ja widzę, ile ja widzę byków na jakichś sloganach albo koszulkach, gdzie te literki po prostu one sobie wiszą w powietrzu, nie są połączone, a powinny tworzyć ten wyraz, albo wiecie, jakieś tatuaże, nie? Ktoś sobie w Google Translatora wpisał wyraz, a Google Translator nieraz nie połączy tego tak jak trzeba, i nie dość, że one na przykład nie są połączone tak jak właśnie ten wyraz, no nie jest całością, to jeszcze on jest właśnie e, od lewej do prawej zamiast z drugą stronę. I to jest, no wygląda strasznie w moich oczach, te, oczywiście teraz. Ten hardcore, który, który mi się wydawał największy i kompletnie nielogiczny, to są liczebniki. I teraz tak. Też wiele osób myśli, że my mamy arabskie. Cyfry arabskie. Cyfry arabskie tak. A, a cyfry przyszły do nas generalnie tak z indii. I jak ja ci pokażę, bo ja tutaj specjalnie dzisiaj zapisałam, żeby ci pokazać, jak one wyglądają. One wygląd ja będę próbowała Wam tak. opowiedzieć, jak one wyglądają. To jest zero, czyli jest. kropeczka. Kropeczką. Jedynka jest pionową kreską. A dwójka jest pionową kreską, takim pojedynczym rogiem renifera. Trójka jest podwójnym rogiem renifera. Czwórka jest odwróconym E. Piątka jest zerem. Szóstka jest siódemką bez poziomej kreski. Siódemka jest V. Czyli siódemka jest piątką rzymską. O! Ósemka jest odwróconą piątką rzymską, a dziewiątka jest dziewiątką, ale nie jest takim wywijasem na tak. końcu. I do, no, i to są te cyferki. I żeby oczywiście się nie nudzić, to jak zapisujemy cyfrę czy rok, to zapisujemy go od lewej do prawej, czyli tak jak my w systemie europejskim, czyli piszecie wyrazy, lecicie od wszystko od, od prawej do lewej, a potem chcecie zapisać datę i przecie ją tak jak my, od mm -hmm. nie, więc trzeba być czujnym. Oczywiście można zapisywać też te wyrazy słownie, tak jak my zapisujemy. Mm -hmm. Jeden i dwa. Odmieniają się oczywiście przez rodzaje męskie i żeńskie i tutaj jest fajnie, bo można i łączy się je tak samo. W sensie, jeżeli mam rzeczownik w, w rodzaju żeńskim, to też muszę ten rzeczownik, ten liczebnik mieć w rodzaju żeńskim. W dwójce jest tak samo, bo w ogóle jeszcze jest liczba podwójna w arabskim, tak by the way. Od 3 do 10. Słuchajcie, dzieje się tak. Liczebnik łączy się, bo oczywiście mogę mieć dalej liczebnik odmieniony w męskim i w żeńskim. I teraz przy... liczebnik łączy się z przeciwnym rodzajem. Czyli jeżeli mam liczebnik, mam, chcę określić rzeczownik, który jest w liczby, w rodzaju męskim, to liczebnik będzie w, w żeńskim. Jesteśmy? Tak. 1 e, i 12 jest liczebnik w trzecim przypadku w liczbie pojedynczej i rzeczownik musi być rodzaju takiego jak dziesiątka. Bo jeżeli ja powiem 11, to ten człon 1 jest powiedzmy w rodzaju żeńskim, a dziesiątka jest w męskim i na odwrót. I jeszcze wtedy do tego rzeczownik. Musi być, musi mi się zgadzać z rodzajem dziesiątki. Ja tak się zastanawiam tak? nad koniecznością w ogóle używania tak. w języku liczebników. Może można tak zrobić, no. że nie trzeba? Ja bym się bardzo starała, chyba. <grym> 11,99 Liczba pojedyncza, trzeci przypadek i jednostka przeciwna do rodzaju rzeczownika, czyli podobnie, tak jak było z 11 i 12. No i co? I ostatni komentarz to chyba jest, yy, że od wzwyż to jest liczba pojedyncza, drugi przypadek, nie bierzemy pod uwagę rodzaju rzeczownika w pełnych setkach i tysiącach. I ja wiem, że jak wy to słyszycie, to to jest w ogóle o czym ona gada. I wyobraźcie sobie teraz w ogóle faktycznie to wszystko mieć z tyłu gdzieś w głowie, jak się mówi, bo jeszcze jak się pisze, to jest moment na zastanowienie się. Ale jak się mówi, to w ogóle po co? Ja się zaczęłam uczyć liczebników, gdzie coś co jest na pierwszych lekcjach zawsze języka obcego, po pół roku może nawet dalej. I teraz jeżeli chcecie studiować arabski czy uczyć się go, to musicie tego tego modern standard, tak, tego standardowego, którym jest napisany Koran i Koran też jest o, o, oczywiście wzorem i gra, jakby podręcznikiem do gramatyki, tak. I oni biorą wszystkie te reguły z Koranu, ale jest tyle dialektów. I świat arabski, i języki arabskie, i on, dialekty. One są no, tak różnorodne i bogate, i często dia dialekty się kompletnie różnią od siebie. I też ludzie są często niewykształceni, i oni nie znają tych liczebników, które ja teraz, i tych zasad, które, o których ja wspominałam. I teraz, jak ja bym nawet super się wykuła ich na pamięć, była zadowolona i poszła na targ, to ja bym tego nie użyła. Podsumowanie arabskiego to trzeba być świadomym tego, że jak się uczymy tego języka. To możliwe, że nie będziemy, mieli, nie będziemy mieli możliwości porozmawiać z kimś właśnie w tym standardowym, bo jest ich tyle dialektów. Pamiętam, jak na przykład nam opowiadali wykładowcy, jak w większych miastach, nawet były większe skrzyżowania i bardzo długie ulice, i ludzie z tych, tak naprawdę, powiedzmy, sąsiedzi z tego samego, z tej samej dzielnicy. Oni już te Niektóre na przykład słownictwo się różniło od siebie. Jak się na to porywamy, to trzeba być tego świadomym. I możliwe, że ta wiedza okaże się na przykład no, bezużyteczna. Ja nie chcę powiedzieć, że to wszystko jest, tak? Bo to, to jest jakby ta baza, i, i te wiadomo, te dialekty jakoś one tam się wykształciły potem yy, też z tej bazy, ale no, może możemy się spotkać z całkiem yy, czymś innym. Ja pamiętam, jak y, y, miałam na studiach y, dialekt jemeński, to y, czasami to w ogóle wiecie, jakbym się uczyła czegoś innego, kompletnie. W ogóle ja się zastanawiam, dlaczego całego odcinka nie zrobiliśmy o Twojej nauce arabskiego, bo to by chyba na to zasługiwało, a my zrobimy ten podcast na dwie części. Trzeba się faktycznie decydować na to dość rozsądnie, jak widać, żeby ten koszt chociaż troszeczkę się zwrócił, tego wysiłku uczenia się przez te kilka lat, no bo wychodzi na to, że wiesz, no. Kilka lat się uczysz, no ale potem, jeżeli nie praktykujesz, to jak z każdym językiem yy, dużo z tego nie będzie. Chociaż no u Ciebie, jak powiedziałaś, no to chociaż otworzyło głowę to, że teraz no, masz jakąś taką inną czujność czy intuicję językową też, nie? Tak i też, yy, jak powiedziałam, my na przykład jako Polacy, nasz mózg jest jak już powiedzmy <grych> zaprogramowany na coś trudnego. Po trzech latach z arabskim, jak patrzę na jakiś język europejski, no to patrzę na to i okej, okay, no mm -hmm. nie wydaje się to jakoś tam bardzo skomplikowane, jeżeli, wiadomo, no, trzeba się zebrać, trzeba y, ćwiczyć i się, tak, no, każdy język tak samo trzeba się uczyć i y, poświęcać podobną ilość czasu i, i oczywiście być regularnym, ale jest mniej tych takich zakwostek i takiego o co, dlaczego? I mm -hmm. to, to jest... moja mina, która też odzwiedla. No Już jesteś gotowa też na, na różne rzeczy i już nie będzie aż tak trudno, tak tak mi się wydaje przynajmniej. Jak ktoś może tak o polskim pomyśleć, nie? Że już dobra, uczyłem się trochę polskiego, a już nic nie będzie dla mnie nigdy trudniejsze. No dobra, no to, to o tym arabskim się bardzo dużo dowiedzieliśmy. Wiemy też trochę o węgierskim i wspomniałyśmy o polskim na początku. To pewnie najmniej trzeba mówić, bo wszyscy nim mówicie, jeżeli nas słuchacie. W ogóle ciekawe, czy słucha nas ktoś, żeby się osłuchać w języku polskim. I nie wiem, czy do końca bym mu polecała, jak my czasami tak gadamy dosyć potocznie i w ogóle. No ale przynajmniej takiego ale języka właśnie. trzeba się uczyć. Żywy język, żywy język. Tylko ja zapierdzielam jak z kalibra tego, czy czego ty mówisz tam. I z karabinu. Z karabinu. Widzisz kalibra nawet 44. Normalnie o tej porze okay. się z wami pożegnamy, bo nie, chcieli, nie chciałybyśmy, aby wam się mózgi zlasowały po tym arabskim, więc po prostu, żeby to przetrawić, zakończymy tą część. Tę część, mówiąc tak dla tych, którzy się osłuchują z językiem polskim bardzo hiperpoprawnie. Yy, znaczy, hiperpoprawnie. W języku pisanym należałoby zapisać tę część. Jak powiemy, tą część, to się nic nie stanie mówionym. I dziękujemy za słuchanie teraz. I w kolejnej części powiemy o dziwactwach, ciekawych rzeczach z wietnamskiego, japońskiego, hiszpańskiego i angielskiego. czy z jakiegoś jeszcze. Ja mam tyle przygotowane. Dobra, możemy. Wybrałam te, które wydawały mi się, no wydawało mi się tam coś powiedzmy innego, nadzwyczajnego, dziwacznego. To jest o, znowu subiektywna opinia. A angielski z tego względu, że jest oczywiście międzynarodowy, globalny. Że dlatego Lig... mówię po nim lepiej niż po polsku? Tak jest. Zdarza się bardzo często. Dobrze, że mam Ciebie obok. Mówię po mm. nim lepiej, no. Tak. Mm -hmm. Dziękujemy za słuchanie tej części, do, do usłyszenia w kolejnej.